Dobry wieczór. Witam Was na kolejnej wakacyjnej lekcji z różą. Latem, wieczorem, z pachnącym bukietem. Nasz pachnący bukiet pachnie nie tylko kwiatami, ale pachnie, wyobraźcie sobie, wszystkimi częściami mowy. Bo wszystkie części mowy znajdują się w naszym bukiecie. Bukiecie polskich ogródkowych kwiatków. Pięknych kwiatków. Zobaczcie, mamy aksamitki, mamy floks, mamy nawet zboże, mamy żyto, mamy owies i mamy kwiaty. Mamy nawet sznurek. A wszystko to są przecież rzeczowniki. Nasz bukiet pachnie wspaniale. Jak pachnie? Wspaniale. Gdzie pachnie? Blisko, daleko. Kiedy pachnie? Teraz, dzisiaj. To przysłówek. W naszym bukiecie są piękne kwiaty. Kwiaty, na przykład cynie, z kolorowymi płatkami. Cynia z płatkiem. Cynia, na przykład z innym kwiatem, z floksem. Popatrzcie. Przyglądam się cyni. Przyglądam się jej. To zaimek, bo stoi zamiast cyni. Więc mamy tutaj również zaimki. Mamy też przyimki. Witam Was z bukietem. Z przyimek, bukietem, rzeczownik razem tworzą wyrażenie przyimkowe. Czyli mamy jeszcze bukiet z wyrażeniem przyimkowym. Zobaczcie. Na pewno w naszym bukiecie znajdzie się też czasownik. Bukiet pachnie latem. Pachnie miętą. Pachnie jak. Wspaniale, znowu pojawił nam się przysłówek. Zapamiętaliście? Przymiotnik. Nasz cudowny przymiotnik. Kolorowy bukiet. A może czerwona róża? Jaka róża? Czerwona. A może aksamitka pomarańczowa? Jaka aksamitka pomarańczowa? A może bukiet jaki kwiecisty, ale również pachnący? A to przecież imię słów przymiotnikowy, czynny. Zobaczcie, ile części mowy pokazało nam się w naszym bukiecie polnych ogródkowych kwiatów. Zapachniało u Was? Bo u mnie tak, zapachniało blisko, a u Was daleko, ale myślę, że też zapachniało. Więc tym zapachem letniego wieczoru zostawiam Was do kolejnej wakacyjnej lekcji z różą. Dobranoc. Pa, pa.